tym roku po raz 10 organizujemy konkurs recytatorski dla uczniów oddziałów przedszkolnych, klas pierwszych, klas drugich i klas trzecich z całego powiatu bochańskiego. W tym roku powróciliśmy do twórczości Jana Brzechwy i Juliana Tuwima. Nad rzeczką obozem Śmaczka mieszkała chaczka dziwaczka, lecz zamiast trzymać się rzeczki, robiła pierwsze wycieczki. Raz poszła biec do fryzjera, poproszę o kilo sera. Tuż obok była apteka, poproszę mleka 5 deka. Pierwszy konkurs odbył się w 2002 roku i też dzieci recytowały wiersze Juliana Tuwima i Jana Brzechwy. Ponieważ jest to bardzo wdzięczny temat, bardzo wdzięczna literatura, postanowiliśmy w tym roku wrócić do tego tematu. I mam takie do Was pytanie, czy ktoś tu się leni? Przede wszystkim promowanie literatury dziecięcej, promowanie lokalnych talentów, bo są to dzieci z całego powiatu bochańskiego, ze szkół podstawowych i z oddziałów przedszkolnych i z pobliskich przedszkoli również. Proszę pana, pewna kwota traktowałaś jak wysoka i mówiła z przekonaniem, grunt to dobre wychowanie. Zaprosiłam raz wielkość, by nauczyć rzecz prosty. Pierwszy osioł wszedł lecz przy tym prąkarny stół kopytem. Foka wielki krzyk podniosła, widział kto takiego osła. Przyszła droga, jabłuszko, w jabłuszku robaczek, a na tym robaczku na rok poziom prezentowany przez uczestników jest coraz wyższy. Tak twierdzą nauczyciele, komisja, obserwatorzy i zapraszani goście, którzy bardzo licznie przybywają na każdy konkurs. Muszę to jest do szefu. Muszę by mam szare piórka osiłowane, srebrny głosik z kraty. To przez zazdrość, to skowronek z bagną, skowroniątek. Piórka, głupstwo, bo odrosło. Ale głos ma już wyraz drogą trzy kaczuszki. Grzeczne, żeż miło. Pierwsza biała, druga czarna, a trzeciej nieładnie, fe, kłamczucha. To nie wszystko, proszę pana. U stryjenki wczoraj z rana, a wy za głos piedza spadło. Uczestniczę w tym jury już od paru lat i z roku na rok poziom jest coraz wyższy. A oprócz tego organizatorzy coraz bardziej doskonalą same procedury, jeśli chodzi o konkurs. Coraz ciekawsze mają pomysły. No i nauczyciele, którzy, bo też widzę, że wielu z nich po raz kolejny uczy swoje dzieci i przygotowuje do konkursu. Ci nauczyciele też mają stale nowe pomysły, może nawzajem zapożyczają, ale naprawdę ciężko jest wybrać zwycięzców. Na czarnej sieci nic nie robi cały dzień. Przepraszam, a
piłem, a uszu dzisiaj nie byłem, a nie urwałem guzika, a nie pokazałem języka, a nie chodziłem się strzyc, to wszystko nazywa się nic. Jeśli chodzi o dobór wierszy, czy tych utworów prezentowanych, to jest no, trochę ograniczony, bo to dwóch autorów, ale pod tym względem też oceniamy, czy jest długi, czy jest trudniejszy w interpretacji, dykcję osób, które występują, no i taki ogólny wygląd, wrażenie, jakie robi, prawda, sposób mówienia, interpretacji. Trudno, będę żył bez żony, a już czapla myśli. Szkoda, wszak nie jestem taka młoda. Żura prośbę wciąż ponawia, chyba wyjdę za żurawia. Bo woli jak żółw ocięża, ruszyła maszyna po szynach. Owszy, słowik zaczął tak. Halo, 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 tu, radio, radio, pio, 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 no. Wiem już, panie Gromadzki, co dzień na głowę wodę kubełek oraz trąbie zrobić zubełek. Właśnie jeśli chodzi o samą dykcję, to biorąc pod uwagę, że uczestnicy to są niektórzy przedszkolaki nawet, podziwiam, że tak potrafią z taką dykcją, bo przecież te dzieci żadne ani nie sepleniły, ani nie, tylko mówiły bardzo ładnie, a jeszcze starały się nie tylko, że mówiły, ale interpretowały to i gestem, i intonacją, także naprawdę uważam, że duża praca nauczycieli, ale i zdolności tych uczniów. Barbara Mroczek.